Z tej strony Alex i nagrywam dziś z Marcelem. Witam. Witajcie. Też nagrywam, tylko że ścięcie. Niestety. On już chyba będzie zamykał kanał. No ale obejście jego ostatni odcinek. Nazywa się Marlycy E. 1, 2, 3. Prawda? Dobra. No. I tak sobie przechodzimy i zauważyliśmy tutaj, są jakieś kopki. Czekaj, ty jest ten. No i tutaj. Patrzcie, antyk. Zbierasz. Nie wiem. Tutaj. Wiem, że... Ej, coś mnie ugryzło. To jest jakaś dziura. Chcesz wejść tam, czy nie wejść? Dobra, wchodzimy, czemu nie? Na tym polega mój kanał, nie wiem jak twój. Wygoda. O, ej, ja otwieram nowy, w ogóle, widzowie, zapomniałam wam powiedzieć, że otwieram nowy kanał z urbexami. Tak? Tak. O. Kanał z urbexami. Jak się będzie nazywał? Powiedz nam. Kaktusowa, kaktusowy urbex. Albo kaktusowa przygodówka. No, kaktusowa przygoda. Dobra, kaktusowa przygoda to będzie... To będzie nowy kanał, ale dopiero o nim myślę, więc nie wchodźcie na razie na niego, nie? No nie wpisujcie w YouTube po prostu kaktusowa przygoda, bo tak naprawdę... No nie będzie tej przygody na razie. Są tutaj gdzieś jakieś niebezpieczne. Ja zniszczę to wyciąć, chciała powiedzieć. Powiedziałem kurde jakby to, nie? Ale nie wiem, co? Sarna, no? Tam jest sarna. Piję wodę chyba z rzeczki, do której Adi sikał. O lol. Kto to ten Adi? Ankara. Już dwie minuty film. Ci pokażę. Cześć, ty sobie tutaj idę z krzychem i tutaj są gumki durekty. U co? No, tylko że będą się wymazać na Z. Co ty mówisz? Nie sponsorujemy tego kanału, nie będzie z durekta. No, ty. Za chłop tutaj stanął. Może to ten chłopak się tutaj puszczał. Ej, wiesz, że będziesz musiał wymazać rejestrację? Nie, tam nie idziemy, nie, tam są dziki właśnie. A tam chrupie. To po czym chodzimy, to chrupie. Nie wiem, czy to słychać na odcinku. Ale tutaj są na pewno YouTube. Opatrz, widzisz? No! Ej, lol. A, nie się pokazywałem. To ej! Były rzeczy, jakiś chłopak no, musiał coś zrobić. Coś ważnego. No i tutaj się trzeba zrobić. Nie pozdrawiamy delfina. Słuchaj. Co? Co tu się dzieje? Czyżby to była gleba? Żyć zna gleba? Dobra, robię cięcie i widzimy się w takim fajnym miejscu. Nie wiem, Marcel mnie zaprowadzi.